Witam Państwa. Tutaj kolega Rafał Ziemkiewicz zadał fundamentalne dla polskiej polityki pytanie. Dlaczego w Polsce mamy tłusty czwartek, a w innych krajach można jeszcze żreć do wtorku? Dopiero przed środą, bo jest tłusty wtorek, a u nas jest tłusty czwartek. Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Podejrzewam dlatego, że czwartek jest po sierocie. W związku z czym ciężko byłoby zrobić tłusty czwartek po sierocie popielcowej. Dlatego jest u nas o tydzień wcześniej. To jest głęboko niesłuszne i jednym z postulatów, który powinniśmy zrobić jako papatrioci, to żeby również Polacy mogli jeść dłużej aż do środy, a nie tylko do czwartku. I ten postulat poniesiemy na naszych sztandarach i mam nadzieję, że zyskamy poparcie większości Polaków, aczkolwiek konserwatyści będą się domagali, żeby jednak zachować czwartek. Ale wtorek, moim zdaniem, jest równie dobry. Proszę Państwa, tutaj my tu sobie żartujemy, właśnie tu sobie nawet właśnie... w polskiej polityce dzieją się rzeczy zabawne. Jak ja mówiłem, że pęknie nam system prawny, to chodziło mi oczywiście o pęknięcie między tymi sądami, które uznają jurysdykcję Sądu Najwyższego, a tymi, którzy uznają jurysdykcję Trybunału Konstytucyjnego, które są sprzeczne są. Polityka pękła w zupełnie innym miejscu, na odcinku między Najwyższą Izbą Kontroli a pisowską większością, przy czym Platforma Obywatelska zajmuje tutaj stanowisko Splendid Isolation. Się do tego nie mierza. Podobnie jak ja, zresztą podsuwałem czasami obrazki, jak PiS wyrażało ogromną radość, że udało się zrobić z pana Banasia szefa Najwyższej Izby Kontroli. Otóż PiS swoim, kontynuując najlepsze tradycje pisowskie, złamało zasady immunitetu i włamało się do mieszkań i do biur pana Banasia. Przy czym twierdzili, że chodzi im o zdobycie jednego dokumentu, w którym na jednym jest podpis pana Banasia, że coś jest warte 4000 zł, a po drugim, że 8000 zł. I oto im z tego powodu włamali się do 20 biur. To jest trochę dziwne, bo skoro wiedzieli, że taki dokument jest, to gdzieś go mieli w zapisie, więc w dzisiejszej dobie to wszystko gdzieś siedzi w internecie. Wydaje się to dziwacznym pretekstem. Tak czy owak zauważyłem z pewnym zdumieniem, że pan Bana się poskarżył do najczcigodniejszej marszałek Sejmu w tej sprawie. Nie wiem, dlaczego nie do najdocenniejszego marszałka Senatu w tym momencie. W każdym razie zabawa trwa w najlepsze. I to jest dobre ćwiczenie z legalizmu w naszym państwie. Na ile są przestrzegane poszczególne zasady. Wiadomo, że Polska jest krajem praworządnym z pewnymi ograniczeniami, prawda? Które pytanie jest, czy pan Banaś przekroczył te uprawnienia, te ograniczenia, czy nie. Wszystko zależy od tego, co pan Banaś wie o ludziach rządzących i czego może pan Banaś grozić. Muszę powiedzieć, że oglądałem komentarze internautów. Są zadziwiająco wręcz trzeźwe. I o dziwo nie ma tutaj jakiś tam... Okazuje się, że kiedy nie ma sporu PO-PiS, to ludzie są w stanie zachowywać trzeźwość umysłu, co nie jest czymś normalnym w dzisiejszych polskich warunkach. Proszę Państwa, tymczasem druga sprawa tutaj jest dość istotna. Mianowicie Jego Ekscelencja Andrzej Duda ogłosił ku ogólnemu zdumieniu, że startuje w wyborach prezydenckich. No i w tej chwili zaczął się nacisk na niego, moim zdaniem słuszny, żeby zaczął się wreszcie dystansować od PiSu, gdyż ludzie z PiSu i tak na niego zagłosują, natomiast odmawiając podpisania niektórych ustaw, na przykład tych o cukrze, rozumiecie Państwo, że ja jestem sam tym zainteresowany i sam osobiście jako główny klient cukrowni tutaj napiszę do pana prezydenta, żeby nie podpisywał rozmaitych ustaw pisowskich, w szczególności tej o cukrze, prawda, ale przecież nie tylko.
Druga jest oczywiście ustawie o 2 miliardach dla telewizji reżimowej. Co jest ciekawe, tutaj poszedł atak strasznie demagogiczny, zupełnie demagogiczny, że dlaczego dają na to, a nie na onkologię. Oczywiście można było powiedzieć dowolnie na choroby płuc, nerek, szkolnictwo, skąd można było powiedzieć, ale akurat powiedzieli na onkologię. I muszę powiedzieć, że trafili tutaj w dziesiątkę. Jest to demagogia straszna. To można by oczywiście wyśmiewać, ale prosty lud takie rzeczy kupuje. Oczywiście jak najbardziej. Dlaczego nie dali na onkologię? Na co PiS zaczął się tłumaczyć, że dają nie 2, a 13 miliardów na onkologię. Jakieś potworne sumy zresztą. Także, proszę Państwa, 13 miliardów to jest każdy Polak do tego musiał dołożyć po 400 zł. A uwzględniając są dzieci i emeryci, to ponad 1000 miesięcy, ponad 1000 rocznie płacimy na onkologię. To się wydaje potworną sumą jakąś. Gdzieś te pieniądze się rozłażą, bo lekarze, pielęgniarki tego raczej na oczy nie widzą. Jeżeli tutaj przechodzimy do spraw leczenia, bo już zamknijmy tę sprawę, prawda, pani tej Lichockiej, na jej temat tam już coś pisałem. Państwo zajrzą na mój Facebook, na mój Twitter. Te sprawy zostawmy, to nie róbmy reklamy pani Lichockiej, nie ma sensu. Natomiast są sprawy ogólne związane z tą sytuacją wetowania pana prezydenta. Czy pan prezydent, czy te 2 miliardy, to anulowanie tych 2 miliardów, jakie dałoby skutki? No, niewątpliwie telewizja reżimowa musiałaby działać tak jak każda inna, bez dotacji, czyli musiałaby dbać o widza, bo tak to nie musi dbać o widza, bo ma dotację od państwa. No i byłoby to z niewątpliwą korzyścią dla tej telewizji, oczywiście z niekorzyścią dla ludzi. A ja się bardzo dziwię, bo jeżeli ja wczoraj siedziałem w naszym lokalu w Sejmie, pisałem na komputerze, ale nasi koledzy to z obowiązku mają te dwa ekrany, obserwują obie telewizje, prawda, bo muszą. No ja się patrzałem na to i wzdębiałem. Oni na odcinku, to było pół godziny, może 40 minut, 7 razy powtarzali ten sam scenę, jak prezydent wchodzi i otwiera konwencję wyborczą. Na miejscu normalnego telewizora, ja bym trzasnął tym telewizorem, no by się przełączył na coś innego. Natomiast widocznie widzowie PiS-u są na tyle, jakby to powiedzieć, no, gruboskórni, to może niewłaściwe określenie, no, że im trzeba się 17 razy powtórzyć, że pan prezydent tutaj coś otwiera i dopiero wtedy oni zrozumieją, że prezydent coś otworzył. Więc tak to działa. Ja jestem zdumiony. No dobrze, ale na to idą moje 2 miliardy. Ja telewizji nie oglądam, a też muszę zapłacić swój udział na to. Także zdecydowanie protestuję przeciwko temu. Pani protestuje przeciwko temu. Natomiast, co jest ciekawe, większość Polaków, obywateli Rzeczypospolitej, uważa, że powinna istnieć państwowa telewizja. Nie zdając sobie sprawy, że jak ona jest państwowa, to ona musi być stronnicza, no, nie może być inaczej. No. Ktoś mianuje tego dyrektora, w wyniku czego ten ktoś, ten dyrektor, który jest mianowany, dba o interes tego kogoś, kto go mianuje, a nie o interes widzów. Bo widzowie chcą czegoś innego. Oczywiście, proszę Państwa, to nie jest tak, że widzowie powinni decydować o kształcie programu w sensie bezpośrednim. To powinna być setka prywatnych nadawców, i jest zresztą sporo prywatnych nadawców, którzy nadają swoje programy i niekoniecznie one muszą się podobać wszystkim widzom. One się muszą podobać tym ludziom, tylko ma być różnorodność. Proszę Państwa, ma różne poglądy, no i wtedy widzowie mogliby się przerzucać i robią to zresztą od jednej telewizji do drugiej. Natomiast w Polsce mamy telewizję reżimową, która popiera reżim, i na drugie miejsce wychodzi pozycja TVN-u, która jest opozycją w stosunku do tego reżimu.
Przy czym, żeby to jasno powiedzieć, to jasno podkreślić. Dla mnie to jest taka różnica jak między socjalizmem towarzysza Gomułki a socjalizmem towarzysza Chruszczowa, prawda, w Związku Sowieckim. Także twierdzę, że nie jest to żadna różnica poglądów. Poglądy są wewnątrz Konfederacji i między Konfederacją a obecnym układem. Cała reszta partii politycznych poza Konfederacją to są ludzie, którzy wyznają te same zasady. Państwa nie było niczego, że rząd wie lepiej obywatela, co jest dla niego dobre. Jest tylko różnica, który rząd lepiej wie obywatela, co jest lepsze dla obywatela. Natomiast my chcemy po prostu trzymać zasady, że to obywatel sam wie, co jest dla niego dobre i tyle. I tyle. Po pączkach. Zaczynamy pytania i tam Państwo już czekają, rozumiem. Czy to prawda, że w Sejmie Zandberg wziął paczkę od Krzysztofa Bosaka, bo była za darmo? Nic nie wiem. Jak zdrówko, panie prezesie? Dziękuję, doskonale. Jaka jest logika postulowania wolności gospodarczej i jednoczesne zaglądanie ludziom do łóżek, szerzenie nienawiści i stygmatyzacja niektórych grup społecznych? Nie rozumiem, o co chodzi. No, pani Julia Gałkowska zada takie pytanie. Jaka jest logika, kiedy jednocześnie niektórzy mówią o postulowaniu wolności i jej zdaniem stygmatyzują niektóre grupy społeczne? Ale wolność gospodarcza nie ma nic wspólnego ze stygmatyzowaniem różnych grup społecznych. Na przykład wolność oznacza, że na przykład wolno stygmatyzować niektóre grupy społeczne. Na przykład ktoś ma prawo być antysemitą, ma prawo być filosemitą, prawda? Ma prawo być homosiem i ma prawo powiedzieć, że chce mu się żygać, jak słyszy o homoseksualizmie. I proszę zrozumieć, te środki są nietolerancyjne absolutnie. No? Nie wydają zrozumieć, że istnieje człowiek, który nie chce oglądać na ulicach homosiów, bo mu się od tego robi niedobrze. To jest takie zboczenie seksualne. Po prostu chce mi się żygać na widok tego i domagam się, że moje prawa jako przedstawiciela tej mniejszości seksualnej były też szanowane. W związku z tym, co pan teraz powiedział, jest pytanie od Anny Sztort. Co pan sądzi o lesbijkach, gejach, biseksualistach, transseksualistach, zoofilach i dziwakach? Ja zdradzę państwu, ja o nich w ogóle nie myślę na ogół. Są na świecie jeszcze rzeczy ważniejsze niż zoofile i queers. Natomiast chodzi mi o to, że ja nie mam żadnego problemu, żeby podawać rękę jakiemuś tam homoseksualiście czy twugejowi, pod warunkiem, że nie wiem, że on nim jest, prawda? Z chwilą, kiedy człowiek mówi, ja jestem gej, no w tym momencie człowiek zaczyna się zastanawiać właściwie, czy takim facetowi podawać łapę, prawda? Bo tak samo, jakbym coś powiedział, ja jestem onanista, no też by się państwo zawahali, prawda, co z tym robić. Na szczęście normalnie ludzie tego nie robią, normalnie onaniści, prawda, nie mówią, ja jestem onanista. Natomiast jest pewien odłam homosiów, który się nazywa twugeje, to są tak zboczeni homoseksualiści, którzy nie tylko są homoseksualistami, ale jeszcze są ekstrawertykami, muszą Panie prezesie, co się dzieje z polskimi złożami? Pyta Jerzy Wicher. Jezus Maria. Takie są skutki socjalizmu. No. W Polsce panuje komunizm pod ziemią i wszystkie złoża tam poniżej pewnej głębokości, pewnie 13 metrów czy ileś tam, należą do państwa, czyli teoretycznie do narodu. W praktyce oczywiście do tych, co rządzą państwem. No i teraz jest pytanie, jak je eksploatować, prawda? Zyski z tego powinny oczywiście należeć do narodu, mówię, nie do społeczeństwa, mówię do narodu. To jest co innego. Społeczeństwo to chce teraz wydać, sprzedać i się upić na śmierć. Natomiast naród to jeszcze nasze dzieci, wnuki, nasi przodkowie i tak dalej. Ale trzeba brać pod uwagę dobro narodu, a nie dzisiejszego społeczeństwa, nie dzisiaj wszystko wyprzedać. No ale trzeba w miarę rozsądnie jakoś to sprzedawać i to się normalnie eksploatuje. No za komuny mieliśmy złożo siarki, o ile rozumiem, wszystkie zostały wybrane, już jej nie ma, prawda?
Nie ma, już ich wybraliśmy, sprzedaliśmy. Poszło na podtrzymanie PRL-u, który bez tego by się pewnie zawalił o 2 miesiące wcześniej. No i tyle. Także jeżeli tutaj panuje oburzenie, że jakaś firma dostała koncesję na wydobycie, to nie znaczy, że ona kupiła całe złoże. Tylko oznacza, że ona ma prawo wydobywać i oczywiście od każdego wydobytej tam tony, czy kilograma, czy czegoś tam, płaci oczywiście. I teraz uwaga. Według tego, co my tu chcemy w Konfederacji, a już na pewno w partii Korwin-Wolność, to powinno być tak, że ludzie licytują się i jeden mówi, że za wydobytą tonę zapłaci tam 1000, a drugi za 1100. Ten to wygrał licytację, ten wydobywa, no i płaci. W Polsce to jest inaczej, bo on wydobywa i potem dopiero płaci podatek od tego, bardzo wysoki jest podatek od tego zysku, który mniej więcej odpowiada, tylko forma jest niewłaściwa. W sumie są takie same w gruncie rzeczy, bo jeżeli oni się skarżą, że nie mogą związać końca z końcem przy tak wysokich podatkach, no to znaczy, że to jest jeszcze gorzej niż gdyby była licytacja, prawda, i wydrenowała z nich jak najwyższe opłaty, więc to wszystko są minimalne różnice. Tylko forma jest niewłaściwa. Właściwa powinna być forma taka, że ludzie stają do licytacji, jak ktoś zlicytował za wysoko i przy tak wysokiej opłacie nie jest w stanie wydobywać, no to następny przygód bierze, a on bankrutuje i koniec. Podobno zyski w branży wydobywczej wynoszą od 1 do 2%. Czy jaki pana zdaniem powinien być w tej sytuacji? To jest coś skandalicznego. Normalne zyski jest około 10-15%, prawda, nawet więcej. Żaden porządny kapitalista nie brałby się za branżę, w której zysk wynosi 1%. Więc to by świadczyło, że rząd wyzyskuje potwornie swoje własne kopalnie węglowe, prawda, które są tak że tak powiem, są oburzone takimi ciężarami, że opłaca się węgiel sprowadzać nie tam już z Rosji. Opłaca się sprowadzać z RPA, z Australii węgiel sprowadzany. Taka jest koszt wydobycia węgla w Polsce. Więc... No i koszt transportu w Polsce również. Morski z Australii jest tańszy niż kolejowy. No tak, no ale z Rosji też idzie koleją. Więc... Panie prezesie... Jeszcze nie skończyłem. Takie są ogromne te koszta. To znaczy, że rząd zażyna te firmy. No i to oczywiście KGHM musi wydobywać, bo mu każą. No i już nie ma głowy do tego, żeby starać się wydobywać o 20 km dalej. Panie Januszu, była propozycja zapisania w Konstytucji informacji, że złoża i wody należą do narodu polskiego. Tymczasem zapis brzmi, że należą do państwa polskiego. Wtedy państwo ma większy zakres. Czy byłby pan za taką zmianą, żeby był zapis, że należą do narodu polskiego? Mogłoby to implikować skutki podobne jak w Norwegii, czyli w jakiś sposób większa ilość środków przekazał do narodu? Myślę, że nikt się nie przejmuje tym sformułowaniem w Konstytucji i by się nie przejmował, natomiast idea jest słuszna. To nie powinno należeć do państwa, bo państwo to jest aparat ucisku, jak słusznie mówił Karol Marx, prawda? To są ci urzędnicy państwowi i tak dalej. I ten aparat ma inny interes niż ludzie w Polsce. Prawda? I jeszcze jedna uwaga. Dzisiejsze społeczeństwo, o czym mówiłem przed chwilą, też ma inny interes, bo ono by chciało dzisiaj wszystko zjeść, tylko przejeść i przepić. Dlatego mówimy o narodzie. Czyli o tych, co naszych przodkach, którzy tego nie przejedli, prawda? Naszych dzieciach, wnukach i prawnukach również. I teraz jest pytanie, kto ma działać w imię tego narodu? No kto? W praktyce robi to teraz państwo, które czasami się sprzeciwia społeczeństwu, które chciałoby wszystko dzisiaj przejeść i przepić. Ale też to państwo zużywa strasznie dużo na swoje własne potrzeby. Skrada, marnuje i tak dalej. Dlatego jestem monarchistą. Jakby był król, to on by już dbał, żeby to wydobyć w odpowiedniej proporcji, to byłby jego, prawda? I to jest jedyne właściwe rozwiązanie. Znaczy nie ma dobrego rozwiązania. Państwo to źle, naród, no to jak ustalić, że przedstawiciele są narodu, prawda? Jak nasze wnuki mają wybrać swoich przedstawicieli? No, to niemożliwe. Panie Januszu, nie będę wklejał pytania w tekście, w tej transmisji, ponieważ jest ich bardzo dużo i o podobnym brzmieniu. Część detektorystów, jak widać, nie śledzi z obrad sejmowych, które prowadzi pan Grzegorz Braun, ale wciąż się pytają, jak Konfederacja się tutaj orientuje w kwestii tzw. detektorystów. Akurat zdecydowanie popieramy
dopieramy ludzi, którzy chcą sobie coś wykrywać. Ten tu znajdzie skarb, powinien, no to bywa różnie w różnych krajach. Część stanowi, się mówi, że jest połowa skarbu stanowi własność terenu. W Wielkiej Brytanii na przykład wszystko wyrzucone na brzeg stanowi własność królowej. Różne są tutaj obecne. Może przynajmniej do tych 13 metrów, skoro mówimy, że to jest tak. Na własnej działce. Mhm. Ale w każdym razie to powinno być jakoś tak zrobione. W Niemczech chyba jest po połowie. Mhm. Połowę dostaje właściciel gruntu, a połowę dostaje ten, kto to odnalazł. To wydaje się jakimś rozsądnym w miarę rozwiązaniem. Wraca cały czas gest pani Lichockiej. Tak króciutko, żebyśmy już tego nie kręcili w koło. Pani, no, dziękujemy. Ja uważam, że należało tego, o tym w ogóle mówić i wtedy pani Lichocka by nie zyskała takiej popularności. I tutaj żądała opozycja, żeby ją ukarać grzywną 2000. Ona by 20 000 dała, żeby mieć taką popularność. Myśmy jej zrobili za 2000. Także przyzwoity człowiek nie zwraca uwagę na to, jak kobieta robi nieprzyzwoite gesty. Panie Januszu, co pan sądzi o tym całym wirusie z Chin? Czy doszukuje się pan tu jakiejś manipulacji, że ktoś mógł celowo to zrobić, żeby może zredukować liczbę ludności, nie wywołując wojny? Chciałbym usłyszeć pana zdanie na ten temat, pisze Robert Sandomierski. Gdyby tak było, to byłaby to epidemia typu Ebola, prawda, czy są inne tego typu choroby, dżuma, łatwo rozsiać się zarazki dziumy. Natomiast ten koronawirus się, szczerze mówiąc, bardzo powoli rozwija, także raczej na epidemię światową to nie wygląda. Śmiertelność jest bardzo niewielka. O ile pamiętam, na pierwsze 2000 zarażonych umarło 40 osób, więc śmiertelność jest niewielka. Także jako metoda redukcji populacji to jest do chrzanu. Natomiast oczywiście myślałem, że może ktoś chce na tym zarobić. Ale to nie bardzo tego widać, o ile było oczywiste, że w sprawie rzekomej pandemii świńskiej grypy to było zrobione przez ludzi, którzy chcieli na tym zarobić, to w tym przypadku nie bardzo widać, kto miałby na tym zarabiać. Także po prostu się trafi taki wirus i tyle. No. Panie prezesie, czy Konfederacja ruszy sprawę... z detektorystów już robiliśmy. Pytanie od mojej 11-letniej córki Leny. Czy zdarza się pana państwa kotu nie wcelować do kuwety, czy jest za to karany? Tak, parę razy się zdarzyło, że nie tyle nie wcelował, tylko złośliwie próbował coś tam i oberwał w tyłek. Czy z perspektywy tych już wielu lat czuje się pan spełniony jako polityk, mąż, ojciec? No, ojciec to tam już teraz jako dziadek, bo już mi się szykuje niedługo, będę miał chyba 14 wnuków, jak dobrze pójdzie. Więc się tutaj rozwijam. Natomiast no jako mąż, no to już tak czterokrotnie się czuję spełniony, prawda? Natomiast jako polityk oczywiście nie. Człowiek się nie śpi po nocach. Nie śpi po nocach, jak widzi, jak można by tutaj dobrze działać, prawda? Jak przecież już gdyby pan generał Jaruzelski się posłuchał takich ludzi jak Kisielewski, ja czy Michalkiewicz, prawda, to Polska byłaby dzisiaj 3 razy bogatsza od Stanów Zjednoczonych. No ale jak widać, nikt się nie słucha, rządzi tam tfu demokracja. Jacy tam złodzieje tym sterują, delikatnie ciągają za sznureczki. Ciekaw szlak trafią. Towarzyszka panienka była uprzejma z panem rozmawiać na temat własności domu i wykorzystać ten moment, by wyprostować pewne kwestie. Czy był pan z nią uprzejmy rozmawiać na temat sprzedania Polski Rockefellerowi? Czego? Sprzedania Polski Rockefellerowi, w cudzysłowie. No, Polska nie jest sprzedana Rockefellerowi akurat. Próbowano ją sprzedać tutaj, rozumiem, z Unii Europejskiej. Teraz jakieś udziały nieopinie w Ameryce ma Rockefeller też, ale to raczej nie jest sprzedaż Rockefellerowi. To powiem rzecz straszną. Polską rządzi głupota. Oczywiście tam są cwaniacy, którzy na tym żerują, ale rządzi głupota. Gdybyśmy tylko pozbyli się tej głupoty, to nie by sobie żerowali tam, byśmy się mieli dzisiaj lepiej niż w tej chwili. Rządzi Polską głupota. Nasza własna głupota. Wybraliśmy taki rząd i jesteśmy za to odpowiedzialni. Pan Karoń nazwał pana bardzo zdegenerowanym człowiekiem, który miesza młodym ludziom w głowach. Czy w związku z tym będzie debata między panem a Karoniem?
Nie, ja pana Karonia bardzo wysoko cenię. Oczywiście tylko jako krytyka Unii Europejskiej, jest bardzo cennym krytykiem Unii Europejskiej. Nie mam najmniejszego zamiaru dyskutować z panem Karoniem, bo po prostu zgadzam się w dziedzinie krytyki z Unii Europejskiej, natomiast reszty jego wypowiedzi po prostu nie rozumiem. Także nie wiem, dlaczego jestem zdegenerowany, o co mu chodzi. No, same przymiotniki, no ja nic nie mówię, musiałbym powiedzieć konkretnie, w czym rzecz. Witam, panie Januszu. Co ukrył rząd w budżecie bez deficytu? Czy są tam 24 miliardy zrabowane z OFE? No oczywiście, ukrył całą kupę rzeczy rabowanych, no choćby z funduszu rezerwy demograficznej, prawda, także... Szczerze mówiąc, dlaczego rząd to robi? Bo jakby przekroczył deficyt, to musiałby doliczyć to do długu państwowego, a tam jak się przekroczy 60%, to jakieś nieszczęścia są, bo to w konstytucji jest napisane na szczęście. Na szczęście mamy konstytucji taki zapis. No i ten, nawiasem mówiąc, Japonia przekroczyła swój PKB 200, tam o 200% z hakiem. Także nie wszyscy się tak krępują jak Polska. To jest słuszna uwaga, że nie wolno więcej wydawać. Tak jest w konstytucji i to nas zabezpiecza. Bo jeżeli u władzy będzie jako PO, to wtedy PiS nie pozwoli tych pieniędzy roztrwaniać. Także Bóg nas uchronił, że w tej konstytucji ten zapis jest i nikt nie pozwoli tego zapisu usunąć. Bardzo dobrze. Pytanie od widza Filipa Ratajczyka. Jak pan widzi Polskę za 50 lat? Trudno powiedzieć, zależy od tego, czy za tydzień nie wybuchnie wojna światowa na przykład, prawda? Czy będzie ona atomowa, czy nie będzie atomowa. Gdyby się wydarzenia rozwijały tak jak w poprzednich 100 latach, no to w tej chwili powinna nastąpić prawicowa reakcja i za lat 10 Konfederacja powinna być u władzy. No i byśmy się kwitli jak pączki w maśle. No ale wiadomo, że co innego są przewidywania długofalowe, a co innego są lokalne odchylenia od tego przewidywania, także trudno im powiedzieć. Patrząc na to, co się dzieje w tej chwili, to źle widzę. Jak pielęgnować takiego wąsa, pyta Franek Antosiewicz. A nie wiem, nic z nim nie robię. Czasami przycinam. Krzysztof Szymczak pyta. Dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń, nawet do zagrożeń interesów, które są ważne z perspektywy państwa. Tak twierdzi rzecznik kampanii prezydenta Dudy. Proszę o odniesienie się do tego tematu, panie prezesie. Oczywiście najłatwiej byłoby odpowiedzieć politycznie libertariańsku, że wolność to wolność, natomiast na starość stałem się liberałem konserwatywnym i uważam, że najważniejsze, żeby ludziom wolno było działać, natomiast to nie znaczy, że mogą językiem machać na lewo i prawo, tę wolność niszcząc. No, także nie ma wolności dla wrogów wolności. Stare hasło. Oczywiście każdy ma prawo mówić, co chce, natomiast nie ma prawa tego ubierać w formy ogólne. Na przykład każdy ma prawo powiedzieć nienawidzę prezydenta Dudy, natomiast nie ma prawa powiedzieć prezydent Duda jest cham. Musiałby tyle udowodnić, że jest chamem, prawda? Albo jeżeli tego nie udowodni, no to płaciłby grzywnę, prawda? Odpowiednio. Także prawda nie może być zakazana. Natomiast to nie znaczy, że można tutaj twierdzić, wszyscy uważają, że, coś powiem, że wszyscy mówią, że Duda, a dowód, nieprawda, płacisz grzywnę, prawda? To by trochę ludzi powstrzymało przed machaniem językiem bez sensu. Już, panie prezesie, czy teraz już pan wierzy pani Jaruzelskiej w kwestii własności willi? Patrzyłem na te dokumenty, nie miałem czasu, żeby przeczytać ich dokładnie, ale to jest dość częsty przypadek, że właściciele no, nie płacili długów i państwo pełczyńscy akurat rzeczywiście to Amerykanie zbadali tę sprawę i powiedzieli, że to wina była zadłużona powyżej swojej wartości i odmówili płacenia za to. Czyli Amerykanie to zbadali. Czyli mówimy o ustawie indemnizacyjnej, kiedy zwracano za pozostawione... Zwracano za mienie, bo obywatele amerykańscy i tak dalej i PRL płaciła już wtedy.
Także Amerykanie to bardzo zbadali, jak widać, więc wierzę Amerykanom, że mieli rację. Zresztą pan Puczyński w tym liście, który pokazywała pani Jaruzelska, to przyznaje, prawda? On tylko prosił, żeby ulicę nazwać od imienia Puczyńskich. Więc nie wiem, czy pani Jaruzelska jest władna to zrobić, ale no... Wnioskować może. Mamy ponad 5 bilionów ukrytego długu publicznego. Czemu pan tego nie reaguje? Ponad 5 bilionów napisał Rafał Jakubowski. Tak, 5 bilionów. Czemu tego pan nie nagłaśnia? Nagłaśniamy to przecież, panie, to już my to nagłaśniamy od... No, 20 lat. Tak. Problem polega na tym, że to jest tak. Mamy bilion, żeśmy przekroczyli dzielnie w złotówkach rok temu już. Licznik Barcelowicza to pokazał. Teraz to już jest znacznie więcej. A jest trochę ukrytego długu, ale oprócz tego jest zadłużenie około 3,5 biliona zobowiązania w stosunku do emerytów, prawda, i różnych tam ludzi. No i razem tego jest 5 bilionów. Oczywiście tym emerytom to tam się będzie płaciło na raty, to nie jest na tyle wymagalne, ale to zadłużenie istnieje, prawda? To dobrze istnieje, bo proszę zrozumieć, w normalnym kraju istnieje, jeżeli dorobią się najsocjaliści, nawet oni zrobią przymusowe emerytury, ale przymusowe, to jednak mimo wszystko te składki są składane na jakiś fundusz, tam się za nie kupuje złoto, diamenty, tam obligacje, ziemię, cokolwiek. No i z tego nie ma zadłużenia. Natomiast myśmy te pieniądze przeżarli, rozkradli, zmarnowali. To nie jest tak, że te pieniądze rozkradł rząd. Nie, proszę Państwa. Jak słusznie zauważają ludzie, oni PiS kradnie, ale daje innym też kraść. Dzieli się z innymi. Otóż rząd nie da rady wszystkiego przeżyć. Jeżeli komuniści przeputali pieniądze ze składek emerytalnych, to przecież fundowali przejściowe emerytury, pomostowe emerytury, prawda? Fundowali, to ci, co je brali, tak samo rozkradli ten fundusz emerytalny. Nie ma nic w tym funduszu. I to jest te 3,5 biliona zadłużenia. Czyli myśmy żarli, jedli i pili na koszt tych emerytów, którzy teraz nie będą mieli co do gęby włożyć. Panie prezesie, dzień dobry. Od 2020 roku na przedsiębiorców narzucono obowiązkową opłatę w postaci wpisu do rejestru BDO, czyli zagospodarowania odpadami. Czy to kolejny skok na pieniądze przedsiębiorców? Była to dziurę budżetową? Tak, oczywiście. To takie drobiazgi. Tu milion, tam milionik, tam milionik. Tam trzeba uzbierać. Jak powiedział premier Morawiecki, Polacy lubią niskie podatki. Oto 30 nowych niskich podatków. Tak jest. Witam, panie Januszu. Jak pan sądzi, czy społeczeństwo przejrzy w końcu na oczy i zacznie mądrze wybierać? I że polski socjal bardziej szkodzi niż pomaga, pyta Justyna Malejka. Nie. Jak powiedział Albert Einstein, są dwie rzeczy nieskończone, mianowicie wszechświat i ludzka głupota. Co do tego pierwszego są pewne wątpliwości. Natomiast głupota jest ogromna. Jeżeli tylko będzie demokracja, to już wiadomo, że zbudują socjalizm, jak zrobił Karl Marx. Bo dla głupich ludzi to jest wspaniała idea, że trzeba rozdawać i tak dalej. Głupi się nie przekona, nie ma siły. Kiedy będzie procedowany projekt ustawy 447, pyta Szczepan Malczewski. No, dochodzą mnie słuchy, że jeżeli uda się wprowadzić pod obrady PiS-u, to PiS się nie zdecyduje na odrzucenie tego i głosowanie przeciwko temu. No, ale może się wstrzymać, a już PO go odrzuci. Tak pewno zrobią faryzejsko. Panie Januszu, Pierre Rejwir pyta, co za zarzutami stawionymi kandydatowi Konfederacji przez pana Kękusia? A kto to jest pan Kękuś? O. A jakie ma zarzuty? Dobrze, panie prezesie. Czy równość wobec prawa jest dobra? Znaczy, nie ma równości wobec prawa. Na przykład dziecko 11-letnie ma inne prawa, 13-letnie ma inne prawa, 17-letnie ma inne prawa, 18-letnie ma inne prawa już. No, a nawet ludzie starsi nie mają równości, bo na przykład nie może mężczyzna do 21 roku życia zawrzeć związku małżeńskiego bez tam zgody sądu. Także ludzie mają różne prawa, kobiety, mężczyźni mają różne prawa, przyznaje się pewne prawa na przykład inwalidom, prawda, czy innym. Także, natomiast chodzi o to, żeby w obrębie tych grup nie było zróżnicowania, no i żeby sędzia traktował ludzi zgodnie z tym, co jest w ich prawie.
jeżeli człowiek ma takie, takie uprawnienia, to sąd powinien te uprawnienia respektować. Co niestety nie zawsze jest prawdą. Proszę pamiętać, przypominam, że nastąpiło niesłychane fałszerstwo, będzie w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia słynne zdanie Chrystusa: i nie będziesz miał względów dla ubogiego przez prawie jego, czyli żeby wszystkich traktować równo, czy biednych, czy bogatych, a wtedy też było popularne, że biednym tam trzeba było lepiej, nie będziesz miał względów dla ubogiego przez prawie jego, zostało przetłumaczone, że nie będziesz miał względów dla bogatego przez prawie jego, czyli sfałszowano Pismo Święte. Także socjaliści sfałszowali Pismo Święte. Dobrze. Panie prezesie, jakie pączki panu najbardziej smakują? Te z 5%, 8% czy 23% VAT-u? I ja jeszcze zapytam, może tax-free? Tax-free to najlepsze pączki, tak. No, najlepsze były pączki od Blikle'ego, ale Blikle przeszedł na pączki zmechanizowane, które znaczy miał niby większy zysk, ale przestały być takie specyficzne i zbankrutował. Ja nie rozumiem, dlaczego Blikle nie uruchomi ponownie produkcji pączków według starej receptury. Ja niechby kosztowały dwa razy tyle, ale na pewno będą chętni, żeby zjeść taki pączek, jak był kiedyś. No cóż, panie prezesie, chyba wynika z tego, że czas powoli kończyć. Dzisiejszy czas, 40 minut pan blisko spędził widzami. A tak, jeżeli chodzi jeszcze o kwestię wyjaśnienia pana Kękusia, atakuje Bosaka ostatnio o deklarację teresińską. Pan Bosak powiedział, że przyjęte w dyplomacji międzynarodowej, że jeżeli taka deklaracja padła, a dyplomacja na nią nie zareaguje przez określony czas, uznaje się, że ją akceptuje, mimo że nie jest podpisana. Ona jest podpisana. Pan Kękuś pokazał dokumenty od państwa polskiego, od chyba ministra spraw zagranicznych, jeżeli dobrze pamiętam, ja mogę teraz popełnić błąd, który oświadczył, że Polska nie podpisała deklaracji teresińskiej. No to dobrze, że nie podpisała, to tego się już trzymajmy. Nie ma czegoś takiego, że jak człowiek coś nie podpisze, to wchodzi w życie na przykład. Znam kilka traktatów, które nie wyszły w życie, bo trzeba było uzyskać podpisy. Ile poprawek do konstytucji amerykańskiej nie wyszło w życie, ponieważ musiało 3/4 Stanów je podpisać w okresie 3 lat, 4 lat, prawda? Gdyby nie uzbierano, to nie wchodziła w życie. Także nie ma czegoś takiego, że wchodzi automatycznie. No nie wiem, skąd pan Krzysztof takie informacje bierze. Wiesz, może ktoś powiedział, jakiś dyplomata. Dobrze, profesor. Także jak się, ten poczek już stygnie i najwyższa pora, żebym go wreszcie dojadł, no, oczywiście w państwa imieniu, bo politycy spożywają dary Boże ustami. Jeszcze bez podatku cukrowego. Tak, panowie, państwo spożywacie dary Boże ustami waszych wybranych przedstawicieli. Właśnie dziękuję państwu, przystępuję do konsumpcji pączka. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo za udział w czacie. Zapraszamy za tydzień. Do widzenia. Miłego dnia.